nowego gospodarza. Zostawiony kompletnie na obwodzie Andy Mazurczak. Czysta pozycja. Po trzech czy dwóch minutach to dlatego, że gra źle, tylko bardziej dlatego, żeby wprowadzić go do gry, żeby złapał rytm meczowy i żeby te rotacje nawet nieco sztucznie rozszerzyć. Ładne wejście Mazurczaka pod kosz. Ten faulowany. Mur tymczasem. Akcja dwójkowa z Mijowiciem. I takie akcje również teraz z piłką wchodzi w pole 3 sekund przeciwko Mijowiczowi. Ale bardzo niecelnie. I zbierają goście od razu napędzając swój atak. Ładne przerzucenie od Mura do Mijowicia. On lubi rzucać za 300. Limur też jest z powrotem na parkiecie, a więc obniżenie składu przez Alessandro Magro. Mur, Kroczak i Wilson razem na boisku. I są... To MKS chętnie go ściągnął do siebie. Zwłaszcza, że między Gliwicami a Dąbrową Górniczą kilometrów niewiele, więc mógł trafić do Dąbrowy Górniczej dość szybko. I już się przydaje dzisiaj. Teraz miał bardzo dużo miejsca, żeby wykończyć... Żeby zawieszał koszykarskie buty na kołku. Dzisiaj Dylewicz w tym momencie ma już 5 punktów i 5 zbiórek. Mur znowu czeka długo z odegraniem, tym razem do Marka Piechowicza. Ale kiedy była nieudana, Kaszowski bardzo szybko był to w stanie wykorzystać. 12 punktów Mikołaja Witlińskiego, poprawił trochę swoją skuteczność. Za 3 tymczasem dobrze wybronił tę akcję Malcolm Red. Mur tymczasem nad kosz i Red faulowany. Zarobi 2 rzuty wolne. Bardzo łatwo w pole 3 sekund przedostał się Limur i nowy nabytek MKS-u. Nie zrozumieli się po prostu obaj panowie. Na pewno z perspektywy trenera Frasunkiewicza bardzo szkoda takich sytuacji. Red za 3 punkty skutecznie. On nie oddał. I teraz z konieczności, tak jak w pierwszej połowie Czerlonko na rozegraniu traci piłkę, ależ uratował ją Limur i to już muszą być punkty Elijah Wilsona i są. Przerwa dla Teraz złe podanie znowu Czerlonki i 2 straty Czerlonki jako rozgrywającego. Red bardzo ładnie wykończył to podanie od Limur i piłkę gość. To jest, co ciekawe, zbiórka w ataku numer 1 w dzisiejszym meczu MKS-u i są z tego punkty z ponowienia. Nie trafił Mijowicz, nie trafił Mazurczak. Michał Nowakowski jest z powrotem na parkiecie. Mur tymczasem nad kosz do Malcolma Reta. No było czuć tę akcję z kilometra. Wprawdzie efektownego. Mamy 10 punktów przewagi Asseco Arki. Mur do Mijowicza. Ten faulowany zarobił 2 rzuty wolne. 65. Statystycznie wypada naprawdę rewelacyjnie. Kaszowski podwojony przy linii bocznej. Niedokładne było to zagranie. Chciał uruchomić szybko kontrę Mur. Zagrywa do Wilsona. Ten za 3 skutecznie. I wciąż żyje MKS. 6 punktów straty Dąbrowia. Ależ była potrzebna ta trójka.